Siemano, witam was na moim pulpicie. A to jest poradnik, jak zainstalować Minecraft pod jaką chcecie wersję. Więc tak, bez względnego gadania, na początek wchodzimy w link, który macie podany w opisie. Mam go tutaj przygotowanego, skopiuję go sobie. Wy tam w opisie wchodzicie w link, który wam podałem. Ok, gdy wejdziecie już na ten link, klikacie przycisk Click to Download i jest napis wersji. Rozpoczyna nam się pobieranie Minecrafta. Przenosimy to na pulpit. To sobie zamknę. Mamy taki plik, jak go już pobraliśmy. Otwieramy go. Ok. Tutaj musimy wybrać sobie, jaki mamy Windows, na przykład OS X albo Linux. Ja mam Windowsa, to wchodzę w Linux. Tutaj mamy launcher Minecrafta, przenosimy go na pulpit. To zamykamy, to już nam nie będzie potrzebne. Znaczy usuwamy. Mamy taki program i na początek, jeżeli kiedyś mieliście już jakiegoś innego launchera i Minecrafta, na przykład nie wiem, Zyczu czy jakieś inne, to i nie chcecie stracić tamtych save'ów albo serwerów czy innych rzeczy, to wchodzicie tu, pisujecie %app data %roaming i tutaj mamy .minecraft. Tworzymy sobie jakiś plik na pulpicie, obojętnie jaki, i kopiujemy sobie .minecraft, tak żeby go w tym miejscu nie było. Jeżeli już nie macie tutaj .minecraft, to odpalacie launcher. Uruchom. Tutaj macie jakieś update'y, to tutaj możecie kliknąć update. Ale to ja na razie nie będę klikał, tylko wejdę w ten launcher. Wpisujemy jaki chcemy nick, ja wpiszę jakiś tam, nie wiem, test poradnik. Dobra. Tutaj klikamy edit profile. Klikamy w to. I tutaj wybieramy jaką chcemy mieć wersję Minecrafta. Przyjąłem, wybiorę, nie wiem, 1.7.4. Tu możemy zmienić nazwę tego. Test poradnik. Save profil. Klikamy play i zainstaluje wam się Minecraft i się pobiera. No, w najnowszej wersji wiem, że jak tam klikniecie ten update, to jeszcze raz pokażę. Ok, jak tu klikniemy ten update, no to tutaj będziecie mogli pobrać najnowsze launchery. No i będziecie mieli najnowszy. Wiem, że w najnowszym będzie tak, że jak będziecie wchodzić w ten launcher. Okej. Okay. I właśnie. Czekajcie. O, nasz nikt się nie zapisał. Wiem, że w najnowszym launcherze jest tutaj, że będzie się zapisywać nick. Ja tutaj już mam gdzieś ten nowy launcher, tylko jego się pobiera ze strony, które wam podałem. O, widzicie, tutaj mam zapisaną nazwę i tutaj mogę kliknąć play albo wpisać nową nazwę i save username. To jest najnowsza wersja, ale wy powieście z tamtego linku i kliknijcie po prostu update. Staniecie przeniesieni na inną stronę i wam się pobierze taki oto launcher. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i... No, wiecie co macie zrobić. Cześć!